Złom dobry wszystkim w poniedziałek 11. 11 chyba jest lipca. Jest tam nie wiem która godzina. Po 9, przed 10. Byłem już w Tychach dzisiaj załadować jedno pudełeczko. I mam mieć przegląd dużym autem. Przegląd serwisowy, taki pierwszy w Bielsku o 12. Więc za 15-12 muszę być w Bielsku. A tymczasem jestem w Cieszynie. Przyjechałem z tych Tychów, czy z Tych. I jadę zrzucić ten złom, który nazbierałem wczoraj podczas Cosia numer 40. Także moi drodzy, zobaczymy ile się tam uzbiera tych pieniądzorów z tego. A potem jak ten złom zrzucę, to jadę na ten przegląd, tak? A po przeglądzie tu przyjadę z powrotem i w Bażanowicach koło Cieszyna mam załadunek do Niemiec chyba. Kabusia poranna. Ciepła. Żonka mi zrobiła, no to jadę, nie? Jedziemy do skupu, zrzucimy tam kuchenkę i tak dalej. Pauzunia. Nie mam telefonu obecnie, bo mi wysiadł i czytam wasze komentarze pod ostatnim cosiem na służbowym telefonie. Ale nie odpisuję tam, bo to służbowy, tam nie jest moje konto i tak dalej. Więc czytam te komentarze, ale odpiszę wam prawdopodobnie dopiero jak przyjadę z trasy, czyli przyszły weekend. Odpiszę na wasze komentarze i także pod tym filmem, jeżeli go dzisiaj zdążę rzucić, to też odpiszę na wasze komentarze dopiero w weekend. Mógłbym zmienić firmę transportową na jakąś inną, bo to mnie trochę cisną, ale tutaj jestem przynajmniej ten weekend lub niecały weekend w domu zawsze, nie? I mogę nagrać cosia i mogę coś jeszcze nagrać gdzieś tam szybko w międzyczasie i rzucić na serwis, tak? A gdybym jeździł w innej firmie, to bym jeździł prawdopodobnie 3 tygodnie na jeden w takim systemie, że 3 tygodnie w trasie, tydzień w domu. I bez sensu, nie? A tak przynajmniej jestem weekend w domu i możemy nagrać co tydzień jednego cosia, czyli cieszyński objazd śmietników, a potem jak się skończy seria coś, to się zacznie seria przegląd paśników polskich lub coś takiego. I ruszymy w Polskę szabrować śmietniki, zbierać złom, przygoda i tak dalej. A my jedziemy teraz na inny skup złomu, tam gdzie kuchenki przyjmują w całości. Zobaczymy, czy nam się uda zrzucić ten złom, który mam na aucie i ile z tego będzie korzyści finansowych. Pauza. W drodze do skupu, moi drodzy, zauważyłem złomik z boku i zjechałem. Mówię, tylko muszę otworzyć z tyłu sobie auto, bo mam zamknięte na klucz. No tutaj leży. Kuku, panie kruku. Zabieramy. O, jest otwarte, dobra. Do kompletu. Zabieramy. O, to lubię. Dobra, jadziemy dalej. Bo czasu mało. Jak ten filmik dzisiaj nazwiemy? Poniedziałkowy amok pracowniczy? Pracowniczy to nie, bo ja pracocholikiem nie jestem. Poniedziałkowy wir albo coś takiego. Coś wymyślimy. Widzimy się po ważeniu lub może przed. Pauza. Tu jest taki mechanik, gdzie busy naprawia, nie? Ciężarówki i tak dalej, jest tu stacja kontroli i tak dalej. I oni tu mają właśnie kontenerek ze złomem, nie? Widzicie? Kontenerek mają już prawie pełny. No i skup przyjeżdża i zabiera, nie? Także nie pohandluję z nimi, a do tego skupu właśnie jadę. A tam kuchenki przyjmują w całości, nie marudzą, więc nie wiem, czy na wagę będę musiał wjechać całym autem, czy tam po prostu pod taką wagę mniejszą i ręcznie wywalimy. A tam nie będę nagrywał, bo nie lubią nagrywania. Szkoda, bo mogłaby być reklama, nie? Ale to nie Ameryka, nie? To Polska, nie? Tu każdy się każdego boi i jeden na drugiego patrzy z byka, także to nie Ameryka. Tu się patrzy na drugiego z byka. Dobra, jedziemy, moi drodzy. Zobaczymy się po ważeniu. Pauza. No i po ważeniu wylądowałem pod mostem, moi drodzy. Jesteśmy już po ważeniu. Ceny złomu strasznie spadły tu też w Cieszynie. Gdybym pojechał na mój stały skup, to dostałbym za ten złom jak za gruby. Bym miał policzone po znajomości, ale pojechałem na taki złom, gdzie nie jestem za często. Wasze zdrowie, ciepła kawka. No i zostało mi to policzone zgodnie z aktualnym cennikiem.
złom cienki w Cieszynie po 60 groszy, moi drodzy. Było tego 60 kg, oni tam trochę odliczają na zanieczyszczenia. No i 35 zł 87 groszy. Kuchenka, zlew, właśnie kuchenkę mi przyjęli. Proszę bardzo. Tu jest to 35,90. Czy to dużo, czy mało? No, ktoś napisał mi w komentarzu pod sosiem, że 1200 to jest mało. Może dla ciebie to jest bardzo mało, a są ludzie, dla których to jest dużo, nie? Są ludzie, którzy za tyle przeżywają miesiąc w naszym kraju, także wiadomo, jak ktoś chce wyjść na bogacza, to zawsze powie, że a to jest mało, nie? No to jest 35 zł podniesione z ziemi, właściwie to wyjęte ze śmietnika. Tam zostało mi jeszcze krzesełko aluminiowe, ten aluminiowy chyba karnisz, no i tam jakieś puszki i dwa elementy do demontażu. No 30 prawie 6 zł podniesione po prostu z gleby, ze śmietnika. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam, bo muszę jechać na przegląd dużym autem do Bielska, a potem tu przyjechać, załadować w Barzanowicach i pojechać do naszych bratnich Niemiec. Jak wspominałem ostatnio, oni bratni, no chcieli się z nami bratać w 1939 roku, ale myśmy nie chcieli. I tak, ale współpracujemy z nimi ostro. Wozi się tam towar w te i we w te. Produkujemy dla nich, prawda, podzespoły do ich fajnych samochodów. No i tym mostem to też dużo tego właśnie wyjeżdża z naszego kraju przez Czechy. Dzisiaj tym mostem prawdopodobnie będę jechał. Także do zobaczenia, moi drodzy. Widzimy się w weekend podczas kolejnego cosia. Wszystkiego dobrego, miłego, udanego tygodnia dla was. Prosperujcie, zarabiajcie, uśmiechajcie się. Bądźcie dla siebie uprzejmi, mili. Niech to będzie Ameryka i nie patrzmy na siebie z byka. Wszystkiego dobrego, do następnego. Pieniądz podniesiony z ziemi.